wczoraj. Na godzinę 16:30. Po drugie, na solidarne potępienie Rosji przez społeczność międzynarodową i po trzecie, twardą i adekwatną odpowiedź ze strony NATO, Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej. Nad wszystkimi tymi sprawami pracujemy bez przerwy od wczorajszego popołudnia. Wyrazy wsparcia dla rodzin ofiar płyną z każdego zakątka kraju. Moje myśli, tak jak myśli milionów Polaków, skupiają się na tej spokojnej do tej pory małej miejscowości w województwie lubelskim, na którą zwrócone są teraz oczy całego świata. Wszyscy czujemy dziś mnóstwo emocji. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z Przewodowa. Zginęli nasi współobywatele, Polacy, sąsiedzi. To zdarzenie wywołało zrozumiałe emocje w każdym polskim domu. Bezpieczeństwo naszych rodzin i przyszłość naszych dzieci to wartości najwyższe, dla zabezpieczenia których zbudowaliśmy niepodległą, silną ojczyznę, Rzeczpospolitą Polską. Dziś jako premier rządu staję przed wami, by powiedzieć, że w obliczu tej kolejnej wielkiej próby musimy zachować spokój, wykazać się mądrością, umacniać naszą obronność i być solidarni, być razem. Wysoka Izbo, strach zabija myślenie. Strachem żywią się tyrani i despoci. Korzystają z niego jako narzędzia opresji i kontroli. Bo strach to uczucie, które sami stale odczuwają. Rosja wie, że tę wojnę przegrywa, a na pewno jej nie wygrywa. I dlatego jedyne, co pozostało Kremlowi, to kłamstwa, propaganda, rozsiewanie zamętu, chaosu i właśnie strachu. Dlatego my nie możemy się dziś bać. Naszą najskuteczniejszą bronią są zawsze odwaga i solidarność. Te dwie wartości, dzięki którym Polacy pokonali niejedną dziejową przeszkodę, niejedną przeszkodę, jaką historia przed nami postawiła. Wierzę w to, że gdy jesteśmy razem, nic i nikt nas nie pokona. Ale dziś nie jesteśmy wyłącznie razem jako naród. To dobrze. Widać tą jedność. Ja ją bardzo mocno odczuwam. Ale mamy dziś także bardzo mocne wsparcie z zewnątrz. Stoją za nami najpotężniejszy sojusz militarny, można rzec, w historii świata. NATO, Pakt Północnoatlantycki. Zjednoczona Europa. A wyrazy potępienia słychać dochodzące ze wszystkich stron, z całego świata. Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i ja rozmawialiśmy dziś w nocy z naszymi odpowiednikami, prezydentami, premierami z bardzo wielu państw całego świata. Wszyscy oni deklarują całkowite poparcie dla Polski w tym trudnym czasie i dalsze całkowite poparcie w obronie suwerenności i wolności Ukrainy. Wszyscy oni potwierdzają nasze gwarancje bezpieczeństwa. Jesteśmy również w stałym kontakcie ze stroną ukraińską w kwestii wyjaśnienia przyczyn wybuchu. I od razu chcę przeciąć wszelkie spekulacje. Choć nie znamy dokładnych przyczyn tragedii, nie znamy ich przynajmniej na 100%, jeszcze na chwilę obecną. Jako mała dygresja, proszę spojrzeć sobie, jak odpowiedział, nie wiem, godzinę czy dwie godziny temu prezydent Stanów Zjednoczonych, znajdujący się teraz na Bali, na pytanie, czy mógłby powiedzieć coś więcej o przyczynach tej tragedii, która zdarzyła się w Polsce. Odpowiedział nie. Bo pewne przyczyny znamy. Sporo przesłanek jest nam wiadomych. Ale chcemy być odpowiedzialni. W związku z tym w odpowiedzialny sposób przedstawię dzisiaj teraz te informacje, które są nam znane, są przez nas zweryfikowane.
ale choć nie znamy dokładnych przyczyn tragedii w Przewodowie, to znamy przyczynę podstawową. Tą przyczyną jest agresja Rosji na Ukrainę. Do tej tragedii nie doszłoby, gdyby Rosja nie prowadziła wczoraj zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę i to Rosja jest w pełni odpowiedzialna za wczorajsze wydarzenia. Wiele wskazuje na to, że był to pocisk wystrzelony przez stronę ukraińską, pocisk pochodzenia radzieckiego. Ale musimy mieć świadomość, że atak ze strony Rosji wczoraj to był atak bezprecedensowy. Liczył ponad 100 pocisków, rakiet i dronów skierowanych w stronę Ukrainy, w tym znaczna część pocisków, rakiet, dronów skierowana na zachodnią Ukrainę, na tereny leżące przy granicy z Polską. Tym samym kilkaset rakiet ukraińskich, które zostały odpalone jako próba strącenia tych rosyjskich rakiet skierowanych przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze energetycznej wielu miast i miejscowości Ukrainy. Ukraina musiała kontratakować. Skala ataku na cele cywilne i na infrastrukturę energetyczną była tak duża, że ten kontratak musiał nastąpić. Mówimy tutaj nawet o kilkuset, a jedna z informacji, którą dzisiaj przeczytałem, mówiła o 1000 kontrrakiet, 1000 pocisków, które starały się strącić ten grad dronów i rakiet strzelanych ze strony rosyjskiej. Nie możemy wykluczyć, że ostrzał infrastruktury ukraińskiej tuż przy granicy z Polską to również zamierzona prowokacja robiona z nadzieją, że właśnie do takich sytuacji może dochodzić. Na to wskazuje rachunek prawdopodobieństwa. Zresztą nie możemy przecież wykluczyć także jeszcze innych scenariuszy, wiedząc doskonale, jak silna jest agentura rosyjska, propaganda rosyjska, jak silne są te różne ukryte aktywa rosyjskie, nie tylko w zachodniej Europie, w całej Europie, ale w szczególności przecież na obszarze posowieckim, a Ukraina do takich należy. Często jestem pytany o system obrony polskiego nieba. Wyjaśniam. To nie działa w taki sposób, że każda rakieta jest do przechwycenia w każdym punkcie kraju. Właściwie nie ma na świecie takiego państwa, może poza bardzo małymi państwami, obszarowo liczącymi do 10 czy do 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale pewnie one miałyby z tym ogromny kłopot. Nie ma takiego państwa, które chroni całe swoje terytorium. Nie ma jeszcze takiej technologii, która zapewniałaby pełną skuteczność wobec takiego ataku wroga. Zwłaszcza wobec ataku tak potężnego, jak wczorajszy atak Rosji na Ukrainę. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, drodzy rodacy, robimy wszystko, by dokładnie, bardzo dokładnie wyjaśnić genezę i wszystkie szczegóły dotyczące tej tragedii. W badaniu uczestniczą eksperci od rakiet, analitycy od balistyki, właśnie od rakiet. I w tych badaniach uczestniczą również zaproszeni przez nas eksperci amerykańscy, eksperci NATO. Choć chcę powiedzieć, że to nasze materiały dowodowe, nasz materiał filmowy jest najbardziej do tej pory niezbitym dowodem świadczącym o takim, a nie innym przedstawionym tutaj przeze mnie Wysokiej Izbie przebiegu tej tragedii. Każdego dnia nasze służby śledzą na bieżąco sytuację za naszą wschodnią granicą. Nasze i natowskie samoloty patrolują polskie niebo. Każdego dnia dostosowujemy plan działania zgodnie ze szczegółowymi analizami. Przez całą dobę analizujemy te procedury działania i jesteśmy gotowi je wdrożyć. Także w tej sytuacji nie było przypadkowości po naszej stronie. Byliśmy gotowi na taki scenariusz. Kilka tygodni temu
przeprowadzaliśmy bardzo szczegółową, wielogodzinną analizę scenariuszy wraz z panem prezydentem, z panem ministrem obrony narodowej, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, z generałami, szefami służb. Takie zdarzenia jak te wczorajsze były przedmiotem rozmów, analiz, dyskusji, analiz procedur wiele razy także wcześniej, już od czasu także, kiedy przewodniczącym Komitetu Bezpieczeństwa w ramach Rady Ministrów był pan prezes Jarosław Kaczyński. Wiedzieliśmy, że ryzyko takiego zdarzenia jest duże, rosnące. Dlatego nie pytaliśmy, czy coś takiego może się wydarzyć, tylko analizowaliśmy różne warianty i są dokumenty świadczące o tym, że również atak rakietowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy granicy był przez nas analizowany. Dlatego opracowywaliśmy wszystkie plany także z myślą o tego typu ataku, wiedząc, że może on nastąpić. Dziś dysponujemy przynajmniej siedmioma bazowymi scenariuszami potencjalnego ataku hybrydowego, konwencjonalnego, właśnie takiego na cele cywilne, na cele wojskowe i postępujemy ściśle według opracowanych wcześniej scenariuszy. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, siła sojuszy działa. Nie jesteśmy sami i nie musimy się bać. Zdarzenie w Przewodowie, choć jest kolejną próbą przekroczenia cienkiej czerwonej linii przez Rosję, wzmocni tylko naszą determinację do obrony. Wszystkie polskie służby pracują bez przerwy nad wyjaśnieniem szczegółowych przyczyn i skutków tej tragedii. Mam na myśli policjantów, strażaków, Straż Graniczną, medyków, prokuraturę, rządową administrację, administrację terenową, administrację samorządową. Bardzo im za to wszystkim dziękuję. Podnieśliśmy również w stan podwyższonej gotowości bojowej wybrane jednostki wojskowe już wczoraj. Także skierowaliśmy na teren tego zdarzenia dodatkowe siły policyjne po to, aby jeszcze lepiej chronić naszą granicę. Dziękuję wszystkim, którzy do tych wzmocnionych działań o charakterze bezpieczeństwa przyczyniają się. Zdecydowana większość naszych działań odbywa się w całkowitej ciszy, w dyskrecji. Mówię tu w szczególności o działaniach polskich służb specjalnych, wojska i dyplomacji. Jesteśmy w stanie zagrożenia wojną i nie możemy informować naszego przeciwnika o każdym naszym kroku. Nie damy się też sprowokować. Pracujemy non-stop na najwyższych obrotach i dla całego aparatu państwa, którym kieruję, nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy. Ciężka, skuteczna praca nad obroną Polski w tej chwili wymaga także osłony, obrony przed plotkami, dezinformacją, prowokacjami. Dlatego apeluję także do opozycji, aby zakopać topór wojenny i nasze codzienne spory odłożyć teraz na bok, bo są one przecież nieważne wobec zagrożenia dla Rzeczypospolitej. I dziękuję tym wszystkim siłom politycznym, które już teraz potrafiły wznieść się ponad podziały polityczne, zachowały zimną krew i solidarność z rządem. Widać to było podczas dzisiejszego spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W tak bezprecedensowej sytuacji wszyscy tworzymy jedną partię, partię polskiej racji stanu. Proszę też wszystkich rodaków o zachowanie spokoju. Panika czy spiskowe teorie, właśnie tego chce od nas Rosja. Nie dajmy się sprowokować i nie dajmy się oszukać. Chcę wyraźnie podkreślić, nie ma też w tej chwili żadnego bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Polska jest bezpieczna. Natomiast po raz kolejny musimy liczyć się teraz z nową falą uchodźców. Ostatnie działania Rosji to terror wobec ludności cywilnej
Dlatego zdesperowani ludzie mogą ponownie uciekać ze swoich domów. Jesteśmy w tej sprawie doświadczeni i będziemy starali się poradzić sobie tak dobrze, jak poradziliśmy sobie wcześniej i działać solidarnie. Państwo wespół z samorządem, z organizacjami pozarządowymi i wszystkimi tymi Polakami, którzy będą chcieli zaangażować się w to trudne i bardzo prawdopodobne niestety zjawisko. Szanowni Państwo, tragedia w Przewodowie tylko przyspieszy proces wzmacniania naszej obrony, a już teraz wzmocniła naszą determinację. Naszym sojusznikom pokazała, że trzeba nieustannie czuwać, być gotowym. Jesteśmy i będziemy na posterunku 24 godziny na dobę. Takie zadanie powierzyli nam Polacy i z tego zadania wywiązujemy się. Naród, który jest zjednoczony wokół najważniejszych spraw, może przeciwstawić się największym trudnościom. To jest dla nas moment próby, pokoleniowe wyzwanie. I jestem pewien, że mu sprostamy, jako naród i jako państwo. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, drodzy rodacy, Polska nigdy się nie poddaje i nie da się zastraszyć. O taki właśnie kraj walczyli nasi ojcowie i takiej Polski będę dziś bronił ze wszystkich sił. Nie tylko jako premier, ale przede wszystkim jako Polak i polski patriota. I o to samo proszę wszystkich. Niech żyje bezpieczna, niepodległa i suwerenna Rzeczpospolita. Dziękuję.